Namaste, Maria Bukardy z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu i dzisiaj bardzo, 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 bardzo ważny temat, czyli jak się przygotować do roku 2022, czyli 2022. Co przed nami, na co zwrócić uwagę i jak iść dalej. Może dokładnie teraz masz wrażenie, że jest tak ciemno, że już. Właściwie nie widać żadnej pozytywnej przyszłości, ale mogę Ci powiedzieć jedno: że najciemniej jest zawsze tuż przed świtem. Rok 2022 już sama symbolika jest szczególna. Jeżeli bierzesz udział w naszych spotkaniach co czwartek na mojej stronie bucardi-maria.com, czyli w tak zwanych ceremoniach, to symbolika jest już doskonale znana. I to jest rok, na który siły mroku przygotowały nam mnóstwo barier, ograniczeń i to nie tylko dla tych ludzi, którzy nie przyjęli śmiercionki, oczywiście dla nas dużo więcej ograniczeń, ale również dla tych, którzy przyjęli i muszą zdecydować się na, na kolejną dawkę, czy może mieli już wrażenie, że... To, co zostało obiecane, zostanie dotrzymane. Ale w rzeczywistości, jak zwykle, jak ja to zawsze powtarzam, że diabeł bardzo dużo obiecuje. Ale jeżeli przychodzi do realizacji, to okazuje się, że tym małym, drobnym druczkiem napisane było dużo, dużo więcej czyli kuszenie, obiecanki, cacanki, a głupiemu tutaj w cudzysłowie głupiemu radość. Dlaczego w cudzysłowie głupiemu, ponieważ wielu, wielu ludzi nie widziało innego wyjścia. Dzisiaj nawet nie widzi innego wyjścia, ale to inne wyjście jest i dlatego dzisiaj ten podcast właśnie dla Ciebie. Bez względu na to, czy jesteś osobą, która przyjęła śmierciąkę, czy nie przyjęła śmierciąki, która jest za, która jest przeciw, bez względu na to, gdzie stoisz w tym momencie. Musisz wiedzieć jedno, że taktyka mroku jest takim etapem. Ja teraz, może, znowu porównam to do czegoś takiego nieprzyjemnego: gotowania żaby, czyli włożenie żaby i podkręcanie temperatury coraz bardziej. Żaba myśli, że jest jej ciepła, a w rzeczywistości się ugotuje. Czyli to jest taktyka okropna. Przebiegła i z takiej najniższej półki, czyli powolutku, małymi kroczkami, tak aby mało kto zauważył. Nagle idziemy coraz dalej i dalej i dalej i dalej i coraz więcej nowych jakichś ograniczeń, i coraz więcej nowych pomysłów jak zabrać temu człowiekowi całkowitą wolność. I wielu ludzi, którzy przyjęli śmierciąkę miało takie wrażenie, że jeżeli przyjmę tą jedną, te dwie, to będę wolna, będę wolny, będę mogła znowu żyć tak jak było wcześniej czy będę mógł żyć tak jak było wcześniej. A tutaj się nagle okazuje, że małym druczkiem było napisane, że to jest jakiś abonament który trzeba stale odnawiać? Hmm? I gdzie ta wolność? Gdzie ta obiecana wolność? Dokładnie. Diabeł dużo obiecuje, ale jeżeli przychodzi do realizacji, to nagle okazuje się, że tam było coś więcej. Dlatego rok 2022 to będzie rok ogromnych wyzwań dla nas wszystkich. Dlatego pierwsza podstawowa rada, nie dajmy się podzielić na tych, co przyjęli, na tych, co nie przyjęli, na tych, co mają takie zdanie i na tych, co mają inne zdanie. Bo tutaj ta stara zasada cały czas obowiązuje dziel i rządź. Ja wczoraj rozmawiałam z moją mamą na temat aktualnej sytuacji, politycznej, globalnej itd. I tak przechodziłyśmy sobie przez historię, I ja powiedziałam tak. Wiesz, mamusiu? Że polski naród, my, Polacy, mamy w sobie ogromną siłę, ogromną moc. Chyba żaden naród nie jest tak silny jak my, Polacy. Myśmy tyle przeszli i zawsze żeśmy znaleźli wyjście. Dlatego, ja tak już ostatnio mówiłam o tej Polsce podziemnej, Polsce walczącej. Ale tutaj nie chodzi tylko o Polskę, jako kraj, bo my Polacy jesteśmy rozrzuceni wszędzie po całym świecie. Gdziekolwiek pójdziemy, znajdziemy naszych rodaków. I czasami tak patrzymy z byka na tych, na tych naszych um, rodaków, a w rzeczywistości powinniśmy trzymać się razem, powinniśmy się wspierać i powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że przez tyle stuleci jakieś siły. Chciały nas podzielić i ciągle próbują nas podzielić: na tych, co dostali, jakieś tam 500, na tych, co nie dostali, na tych, co dostali, jakieś tam super dodatki, na tych, co nie dostali, na tych, co wierzą w to, na tych, co wierzą w to, na tych, co mają taką wiarę, na tych, co mają taką wiarę, i teraz wiarę w tą czarną sieć Matryksa, tego typu czy tego typu, ci, którzy są za, ci, którzy są przeciw. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że przez tyle stuleci jakieś energie próbowały nas podzielić, to pojawia się pytanie dlaczego? Co by było, gdyby nie udało się nas podzielić? Jakbyśmy akceptowali tego drugiego człowieka z jego wszystkimi wadami, jego wszystkimi zaletami, bo przecież ty tak samo masz wady i tak samo masz zalety. Ty wierzysz w to, a ktoś inny wierzy w to. Ty masz taką drogę, a ktoś inny ma inną drogę. Ty masz taką świadomość, ktoś ma inną świadomość. Dzisiaj może wierzysz w coś, a jutro okazuje się, że byłaś w błędzie, czy byłeś w błędzie. I tak samo idą ci inni, nasi rodacy, dokładnie tak samo. Nasi dziadowie, pradziadowie, co oni przeżyli. W różnych regionach naszego kraju, przecież nasz kraj był podzielony pod rozbiorami trzy zupełnie inne systemy. I myślę, że to nie zostało do dzisiaj? I gdy nagle zdałem sobie sprawę z tego, dlaczego tak chcieli nas podzielić, co by było, gdybyśmy trzymali się razem? Bez względu na to, w co wierzy ten drugi mój sąsiad czy sąsiadka, w co, w co wierzy ten mój e, rodak, e, gdy jesteśmy na innym kontynencie, jak on żyje, jeżeli trzymalibyśmy się razem, i szanowali tą drugą stronę, powiedzieli: Dobrze, ona się zdecydowała na to, on się na to zdecydował, a ja nie. Ja to szanuję i wymagam również tego szacunku. Akceptujemy się wzajemnie, bo każdy ma inną drogę i każdy konuje innych wyborów, i każdy musi sobie wypić piwo, którego sobie sam naważył. Ja robię błędy i ktoś inny też robi błędy. Ja mam moje zalety, moje talenty, ktoś inny ma swoje zalety, swoje talenty. Ja też czasami jestem dobry albo zła, i ktoś też czasami jest dobry albo zły. Jeżeli tak nie pozwolimy się podzielić, to co się wtedy stanie? Jaka siła i moc będzie w nas? Te reguły nowej ziemi to jest ta akceptacja moja droga, moja indywidualna droga moja wolność w to, co wierzę. Idę, żyję według tego, z pełną konsekwencją moich działań. Nie zrzucam tej winy na kogoś innego, tylko idę, doświadczam, uczę się i daję z siebie to, co najlepsze. A jeżeli robię błędy, no to muszę tego ponieść konsekwencje. I ta druga strona nie pokazuje na nią palcem, a ten ten robi to, a ta robi tamto, a to jest w błędzie, albo. Ach, Nakradła, nakradł albo coś w tym sensie, to nie ma znaczenia, jak pokazujemy palcem na tą drugą stronę, że ona jest winna, ona jest niewinna, to nie ma znaczenia. Ale wtedy, gdy pokazujemy na tego drugiego człowieka, to nagle przestajemy zajmować się sobą. Nagle patrzymy na kogoś innego, chcemy zmieniać jego życie, jego do czegoś przekonać, jego do czegoś zmusić. I to wszystko w karmie się odbija, i potem ktoś będzie próbował nas zmusić, nas do czegoś przekonać. Ale gdy każdy z nas zajmie się przede wszystkim sobą, swoim życiem, odkryciem swoich talentów, zdolności, mocnych sił, mocnych stron, swojej cudownej, indywidualnej drogi, swojej siły kreowania, tworzenia, to co się dzieje? Tak, jak mówię na ceremoniach, zmieniasz siebie, twój świat i cały wszechświat. Czyli zmieniamy wszystko. Zaczynamy od siebie, a później powolutku wpływamy na dzieje ziemi, świata i wszechświata. Dlatego rok 22 to będzie rok, gdzie mrok stanie na głowie. Będzie tak wymyślał, już tak wymyślał i tak wymyślał, że już każdy. Nawet ten, który jeszcze wcześniej w to wierzył, nagle powie: coś tutaj jest nie tak. I to jest dla nas szansa, i to jest dla nas to światło, że mrok, nazwijmy to tak brzydko, przegnie czyli za dużo będzie próbował naciskać za dużo będzie próbował e, kłamać za dużo będzie e, próbował argumentować, czy zmuszać nas do czegoś i w tym momencie. Nawet ci, co jeszcze mieli do tej pory klapki na oczach, zaczął się zastanawiać, co tutaj jest na rzeczy. Czyli przyjmij ten nowy rok i te teraz miesiące, gdzie już te ograniczenia się zaczynają, szczególnie dla tych, co nie mają śmiercionki. Przyjmij ten nowy rok jako wyzwanie: ogromne wyzwanie, taki życiowy egzamin, ponieważ Twoja dusza. Przyszła tutaj w tym momencie, dokładnie w tym momencie, wybrała sobie ten moment. Nasze dusze dokładnie wiedziały, co tutaj się będzie działo, w czym będziemy brać udział, a mianowicie w tej nowej erze. I tak jak prowadziły nas siły wyższe i prowadzą poprzez ceremonie, one już od dłuższego czasu mówiły, odkryj swoje. E, talenty, przygotuj się, że to stare odejdzie, tego nowego jeszcze nie widać, to nowe się dopiero kształtuje, że będzie dużo strachu, obaw, niepewności. Nie dopuszczaj tego strachu, nie dopuszczaj tych obaw, nie dopuszczaj tych niepewności, bo znajdziesz drogę. Tak jak każdej ślepej kurze ziarnko się trafi, tak każdy z nas znajdzie drogę. Każdy. Ale musimy mieć wiarę, nadzieję i przede wszystkim również wiarę w siebie, bo ta siła jest w tobie, ta moc jest w tobie. Może czasami, jak widzisz te wszystkie ograniczenia, o Boże, Boże, co to będzie, co to będzie, jak będę żyć, jak będę jeść, jak będę pracować, to pojawia się ten strach. Tylko, że strach zawsze ma wielkie oczy i strach cię zawsze osłabia. Jeżeli pokonasz strach i do tego masz ceremonię, wróć sobie do archiwum, tam były szczególne ceremonie, które właśnie mówiły o tym, jak pokonać tygrysa strachu. Jak pokonasz strach, a pokonasz go z tym wszystkim, jak Cię prowadziłam przez te wszystkie miesiące. I tutaj naprawdę to jest tak malutka inwestycja, bo na 6 dni za 33 zł możesz wszystko pooglądać, pozapisywać sobie. A teraz masz jeszcze moją książkę, Klucze do szczęścia, czyli ceremonię od 1 do 33. Możesz sobie ją pobrać również bezpłatnie. Zapisać na telefonie, zapisać na tablecie, zapisać na komputerze i zerkać, zerkać, zerkać. Jakiś strach cię dopada? Od tego masz mojego bloga. Gdzie jest mnóstwo bezpłatnych treści, masz e, mój YouTube, mój e, kanał na YouTube, dwa właściwie kanały, gdzie masz mnóstwo fragmentów, mnóstwo wspaniałych treści. Jak cię tylko dopada jakiś strach, niepewność i zaczyna brakować ci siły. Zaczynasz wątpić w siebie, w twoją przyszłość, to po to to wszystko tworzyłam. Przez te wszystkie lata, bo to jest moją misją: wprowadzić nas, Polaków, do nowej ery, do ery wodnika, ale nie tak, jak sobie to mrok wyobraził, że sobie pomyślał, tak, no w erze wodnika to wszyscy będą myśleć o, o tym wspólnym dobru, o tym wspólnej do, dobru na ziemi. No to wykorzystamy to. I zaraz uderzyli na zasadzie jesteś aspołeczna, jesteś aspołeczny. Przyjmij śmierciąkę, bo narażasz innych. Jak myślisz, dlaczego te argumenty właśnie teraz się pojawiają? Na początku ery wodnika. Właśnie dlatego, żeby uderzyć w to dobro, które jest w nas, w ludziach. Ale jeżeli wiesz, jak to funkcjonuje, to wiesz, jak można to odwrócić, przekręcić, żeby było właściwe. Dbam o siebie i dbam o całe moje otoczenie. Dbam o kontakty z innymi ludźmi, bez względu na to, czy są po tej samej stronie, czy po przeciwnej, w cudzysłowie stronie, czy mają takie poglądy, czy takie poglądy. Nie damy się podzielić, będziemy się trzymać razem, i razem przez to przejdziemy, i razem odkryjemy prawdę. Przestaniemy się bombardować argumentami za i przeciw, bo wierz mi, że to jest tylko kropla w morzu tego wszystkiego, co wyjdzie na jaw w kolejnych miesiącach. Jeżeli przestaniemy się bombardować argumentami, tylko zaczniemy dbać o siebie, o swoje myśli, o słowa, o działaniach. Taki prawdziwy mag, taki prawdziwy człowiek, który jest świadomy swojej siły i mocy kreowania, tworzenia, to zmienimy to, rozbijemy tę sieć mroku szybciej niż nam się wydaje. Dlatego pobierz sobie tą bezpłatną książkę, korzystaj z tych przesłań. Nie wolno tracić wiary, nie wolno tracić nadziei. Dbaj o siebie i dbaj o wszystkich ludzi, którzy są w Twoim otoczeniu, bez względu na to, czy oni są po tej samej stronie, mają takie same poglądy jak Ty, czy inne. Gdy dochodzi do dyskusji, usuwaj tę dyskusję. Zawsze na takiej zasadzie. Zobaczymy w kolejnych miesiącach, co kolejne miesiące przyniosą. Kto miał rację, kto nie miał racji, to nie ma teraz znaczenia. Wiesz, to mi się bardzo podoba, bo mój partner tutaj bardzo często spotyka się ze swoimi kolegami i on tylko jako jeden jedyny nie przyjął śmierciąki, a oni tacy bardzo posłuszni, musisz wiedzieć o tym, że ta wyspa to była wyspa niewolnicza. I wielu ludzi ma w sobie taki program. Tak, mówią tak, trzeba bez zastanowienia to robią. Gdy tylko zaczyna się temat śmiercionki argumentacji, zaraz któryś z nich mówi: to nie jest miejsce do dyskusji. Spotykamy się razem bez względu na to, jakie mamy poglądy. Lubimy się, jesteśmy kolegami, jesteśmy przyjaciółmi i spotykamy się po to, żeby wspólnie zjeść, wspólnie się napić, wspólnie się w jakiś sposób spędzić mile czas i nie będziemy tutaj dyskutować o żadnych dziwnych tematach. I właśnie w ten sposób to jest klucz, bo czym bardziej próbujemy dyskutować, przekonywać innych na siłę do naszych racji, to tym bardziej spotykamy się z barierą, bo ta druga strona ma inne programy ma inne przekonania może jeszcze chce żyć w tym starym systemie bo czuje się w tym systemie jakoś bezpiecznie to stare wydaje jej się lepszym wyjściem mniejszym złem i dlatego jest w tym miejscu ty może masz większą świadomość, jesteś dalej ty wiesz, że chcesz tego nowego tej nowej ziemi, a nie tego starego matryksa ale gdy zaczniemy się bombardować argumentami to powstaje między nami bariera, powstaje między nami mur. Jeden się zamyka w swojej argumentacji, drugi się zamyka w swojej argumentacji. I do niczego to nie prowadzi. Żyj według tego, w co wierzysz. Żyj Twoją prawdą, a zobaczysz, że będziesz świecić jak gwiazda, jak takie słońce, będziesz rozświetlać ten mrok, ty, ja i tysiące innych. I ta sieć mroku się rozpadnie. I nawet ci, co do końca będą się próbowali trzymać tej brzytwy, czyj tonący brzytwy się chwyta, nagle zobaczą: hmm, może rzeczywiście warto, może warto walczyć o wolność, może warto się wyrwać, może warto właśnie pójść w to nieznane, by odkryć to nowe, piękniejsze. Dlatego, niech to będzie dla Ciebie taką inspiracją na ten nowy rok. Że będzie mnóstwo ograniczeń. Żyj Twoją prawdą, znajdziesz drogę. Popatrz, ilu ludzi w naszej wspólnocie miało takie sytuacje, że zostali zmuszeni poprzez przymus e, pracodawcy. Na przykład, jeżeli nie przyjmiesz śmiercionki, to wylatujesz. I wiele z tych osób, Miało u mnie terminy, analizy, porady. Szukaliśmy rozwiązania, szukaliśmy tego, co będzie dobre. Wiele osób zastanawiało się nad tym, czy kupić sobie jakieś certyfikaty. I z każdą z tych osób znaleźliśmy jej indywidualne rozwiązanie. Niektóre osoby zmieniły zawód. Zmieniły pracodawcę, niektóre osoby otworzyły swoją własną działalność, niektóre osoby dostały zwolnienie z przyczyn religijnych, niektóre osoby dostały zwolnienie z przyczyn zdrowotnych. Czyli jest wyjście, zawsze jest wyjście. Jest wiele osób, które mimo tego przymusu przez całe te lata podróżowały. Decydowały się na testy. Owszem, zrobię test, ale nie przyjmę śmiercionki, koniec. Podróżowały, korzystały z życia. Inspirują innych poprzez swoje blogi, poprzez kanały na YouTube, poprzez Instagram, żeby żyć w imię wolności. Wiesz, ja w ostatnim czasie w magicznej oazie mam bardzo, bardzo dużo kotów. Naprawdę bardzo dużo kotów. I te koty przychodzą, mam nawet koty, które są niepełnosprawne umysłowo po prostu przyszły, nie wiadomo skąd, i znalazły tutaj schronienie. I dla mnie jest to ogromnym, ogromnym symbolem bo kot to symbol wolności. Kot jest symbolem wolności tutaj zerknij sobie na mojego bloga zwierzętamocy.org i kot uczy nas jednego. Nigdy nie oddawaj wolności w zamian za bezpieczeństwo. Wolność jest na pierwszym miejscu, bo gdy jesteś wolnym człowiekiem, to zawsze możesz dokonywać wyborów to zawsze możesz zmieniać pracodawców, zawody, miejsce zamieszkania możesz zmieniać znajomych, przyjaciół, szukać podobnych do Ciebie ludzi. I masz tą wolność wyboru jeżeli jednak rezygnujemy z wolności i oddajemy się we władanie matryksa bo tak nam to wmówił diabeł że nie ma innego wyjścia to stajemy się niewolnikami a z historii wiemy co oznaczało niewolnictwo czy chcesz być niewolnikiem tylko dlatego że mieć jakieś pozorne bezpieczeństwo Popatrz, przecież to jest nie fair sprzedać komuś abonament, nie mówiąc, że to jest abonament. Mówiąc, że tylko dwa razy będzie musiał to przyjąć. A teraz nagle się okazuje, że to jest abonament, który trzeba przyjmować co jakiś czas. Czy to jest wolność? Czy to jest wejście w takie przysłowiowe, za przeproszeniem, gówno? Zastanów się. Co jest dla ciebie ważniejsze? Jakie są twoje wartości? A zobaczysz, że znajdziesz wyjście. My wszyscy znajdziemy wyjście. Każdy z nas swoje własne, indywidualne. Ktoś może przez jakiś czas przestanie pracować, może zacznie robić coś w domu coś, co będzie sprzedawał dla innych ludzi, którzy też będą w tym podziemiu nazwijmy to tak czy w tej Polsce walczącej. Ktoś inny może będzie pomagał innym, robił zakupy. Ktoś inny może będzie przez jakiś czas zupełnie w innym miejscu. Ktoś inny może zacznie uprawiać ziemię i dzielić się tym, co, co urosło, również z innymi, w zamian za coś innego. Ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Zobaczysz, każda wojna, jak powiedział prezydent Francji, to jest wojna z niewidzialnym wrogiem, prawda? Każda wojna się kiedyś kończy. Tylko tutaj trzeba sobie zadać pytanie, co ma dla Ciebie wartość? Co ma dla Ciebie naprawdę wartość? I czy jesteś w stanie w imię tej wartości zrezygnować z pewnych starych przyzwyczajeń? I szukać nowych dróg? Ja również jestem człowiekiem, który szuka nowych dróg cały czas, cały czas. U nas są takie ograniczenia, że już nie kupisz nawet jedzenia bez testu, a ja szukam nowych dróg. I znajduję, i nagle przypominam sobie, że ten i ten człowiek tam uprawia marchewki, ten tam e, sprzedaje, jakieś rzeczy sprzedawał kiedyś na targu. Ja w tym momencie nie mogę wejść na targ, ale mogę pójść do niego do domu i kupić u niego w domu pewne rzeczy. I tak szukamy rozwiązań, nowych rozwiązań. Dlatego nie bój się, bo je znajdziesz. Popatrz, ile jest książek, gdzie można. Zapoznać się z roślinami jadalnymi, chwastami jadalnymi. Ile jest książek, gdzie można zapoznać się z tak zwanym e, sposobem na przeżycie? Jesteśmy teraz w czasie wojny. W czasie wojny i w czasie wojny trzeba szukać nowych dróg. No chyba, że będziemy jak owce i pójdziemy do tych miejsc, gdzie chcą nas mieć i ktoś nam zabierze wolność. Wolność to również wolność wyborów. Wolność to jest również ta droga, taka opuszczenia tej strefy komfortu, prawda? Bo trzeba nagle szukać nowych dróg, nowych rozwiązań. Ale ty jesteś wolnym człowiekiem i możesz to robić, a gdy jesteś niewolnikiem, siedzisz w tym starym systemie, myślisz, że ten system cię zabezpieczy, myślisz, że ten system o ciebie zadba. To jesteś w błędzie, bo ten system jest na skraju upadku i ten system pociągnie ze sobą wszystko i wszystkich, którzy są niezdolni do przeżycia. Tu są prawa ziemi, na Ziemi. Wspaniałe prawa, ale również prawa bezwzględne. Reguła silniejszego, reguła tego wolnego, tego kto się rusza, ten kto szuka, szuka rozwiązań, ten przeżyje. A ten słaby, ten zniewolony, ten, który się nie rusza, nie szuka rozwiązań, on jest gotowy do ścięcia. Bądź więc tym wolnym człowiekiem. I nawet jeżeli zdecydowałeś, nawet jeżeli zdecydowałeś się na ten abonament, to w każdej chwili możesz powiedzieć: Nie, dziękuję. Obietnica nie została dotrzymana? Przechodzę na tą stronę wolności. Jeżeli jednak czujesz, że ten abonament daje ci jakieś swoiste bezpieczeństwo, jeszcze nie masz tej gotowości, żeby przy pomocy twojej wolnej woli iść na żywioł, w zaufaniu, w wierze, odkrywać to nowe, również twoje nowe talenty, które może do tej pory zupełnie nie zostały odkryte i teraz ta sytuacja w cudzysłowie zmusza cię, żeby odkryć twoje nowe talenty żeby sobie zdać sprawę z tego, co naprawdę siedzi w Tobie, wiesz? Naukowcy już dawno, dawno, dawno temu odkryli, że ludzie, którzy żyją cały czas tak samo w takiej monotonii, w codziennie jest to samo, codziennie to wszystko wygląda tak samo, w rzeczywistości żyją tylko na takim, takim malutkim ogienku. A ludzie, którzy stawiają czoła wyzwaniom, którzy odważnie idą do przodu, którzy szukają nowych dróg, nowych rozwiązań, wykorzystują nagle dużo, 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 dużo większą część swojego potencjału, który mają w sobie. Jak myślisz, kto dłużej żyje? Ci, właśnie ci ludzie, nie ci, co idą na wygodnictwo. I to jest właśnie, to są prawa ziemi, że ten wychuchany, wydmuchany, on sobie w życiu nie poradzi, ale ten, co przeżył wszystko, przeżył piekło, jak wielu z nas, wielu z nas miało trudne dzieciństwo, wielu z nas przeszło bardzo trudne sytuacje życiowe. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Tacy są silni. I my przeżyjemy wszystko, my przeżyjemy nawet taką wojnę, z uśmiechem, radością, przyjmiemy to jako wyzwanie. Hm, trudna sytuacja, kolejny egzamin życiowy. Jak przejdę przez ten egzamin? Jak poprowadzi mnie moja dusza? Jak poprowadzą mnie siły wyższe? Jakie nowe drogi odnajdę i co odkryję w sobie? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. I ten egzamin roku 22 pokaże Ci, że jest w tobie taka siła i taka moc, o jakiej nawet nie miałaś pojęcia i nie miałeś pojęcia. I w takich właśnie ekstremalnych sytuacjach to się pokazuje. Pamiętasz, ja ci już wiele razy opowiadałam historię z mojego życia i ja. Uchodziłam kiedyś wśród ludzi, którzy mnie znali, za takie małe słoneczko, taką drobinkę, takie chucherko, takiego słoneczka stale uśmiechniętego. I wiele ludzi kojarzyło mnie z taką delikatnością, taka filigranowa istotka, że jak wiatr zawieje, to ją przewróci. I wiesz, ilu tych ludzi. Po wielu latach powiedziało mi, Mario, w życiu bym nie powiedział, w życiu bym nie powiedziała, że Ty jesteś taka silna. Bo moja siła ujawniała się zawsze w sytuacjach podbramkowych w sytuacjach takich, że wszyscy inni padali jak muchy to wtedy pojawiała się moja siła. I Ty może jesteś również bardzo wrażliwą istotą bardzo delikatną istotą. I może w tym momencie nie wiesz jak dalej, masz ten strach, tą obawę. Zobaczysz, że twoja siła ujawni się właśnie w takim momencie kryzysu. I wtedy, gdy popatrzysz na to z perspektywy, powiesz: No, Maria mi o tym mówiła, że tak będzie, że znajdę rozwiązanie i że ta siła we mnie się nagle pojawi, nie wiadomo skąd, i pokonam ten życiowy egzamin. Z radością wygram tą wojnę o Ziemię. A nie tylko bitwę. I tak było w moim życiu w takich właśnie sytuacjach. Nagle na autostradzie palił się samochód, zablokowały się drzwi, w środku w samochodzie była kobieta z małym dzieckiem. Kto się zatrzymał? Jak myślisz? Ci wszyscy mężczyźni w wypasionych, super samochodach przejeżdżali. Co ich to interesuje? Nie, Maria się zatrzymała. To ja zatrzymałam cały ruch. To ja miałam gaśnicę w samochodzie. To ja zużyłam moją gaśnicę. To ja wyciągałam ludzi z samochodów i ich motywowałam do pomocy. I żeśmy pomogli, żeśmy rozbili szybę, uwolniliśmy tą matkę, uwolniliśmy to dziecko i zgasiliśmy ten samochód. Wiesz, jaką miałam adrenalinę? Przez całą noc nie mogłam spać, ale wiesz, jaką miałam satysfakcję, że odkryłam w sobie taką siłę, takiego przywódcy, który zatrzyma wszystkich i wszystkich poprowadzi, żeby uratować jakąś istotę. I tak jest również w Twoim życiu. Może teraz masz wrażenie, że jesteś słaba, jesteś słaby, że nie wiesz jak dalej, no bo jak to tyle ograniczeń, już nie wiadomo, co robić dalej. To da ci siłę, da ci moc, potraktuj to jako wyzwanie. Ja cię do tego świetnie przygotowałam. Przez te wszystkie miesiące, przez te wszystkie lata, a jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to w tym momencie możesz to nadrobić bardzo szybko. Obejrzeć ceremonie, obejrzeć fragmenty na YouTube, na obu kanałach, pobrać książkę, przeczytać tą książkę, zastosować to wszystko i zobaczysz pokonasz to wyzwanie z uśmiechem i gdy to wszystko się zakończy to odczujesz taką satysfakcję bo gdyby ta sytuacja nie miała miejsca to może nie miałabyś szansy nie miałbyś szansy aby odkryć tą prawdziwą siłę i moc która jest w tobie czy twoje talenty czy uwolnić się z matrixa i nagle stać się naprawdę wolnym człowiekiem robić to co jest Twoją pasją, a nie to, gdzie system Cię przymuszał do jakiejś pracy u jakiegoś pracodawcy, która nie dawała Ci satysfakcji. Nie idź więc na łatwiznę, głowa do góry, przejdziemy przez to razem, nie, poz nie pozwólmy się podzielić. I tu jest jeszcze jeden na koniec. Taka wspaniała wiadomość. Wiesz jaka? Że manipulacje mroku. Nie funkcjonują, bo gdyby funkcjonowały, to te dwie dawki śmierciągi by wystarczyły, a poprzez nasze wszystkie działania nagle okazuje się, że to przestaje funkcjonować, że trzeba to odnowić, 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 odnowić. Kurczę, bo coś przestaje funkcjonować, a myśleliśmy, że to już wystarczy. I to jest właśnie to piękne i pozytywne na koniec, że wcale nie jest tak łatwo. Usunąć wolną wolę w człowieku. Wcale nie jest tak łatwo zerwać na stałe połączenie z duszą. U niektórych tak, ale u większości nie. Wcale nie jest tak łatwo zmanipulować to, co boskie. I tak jak rośliny popatrz, takie były manipulacje genetyczne na roślinach i nagle pojawiały się plagi, ślimaków, jakichś robaczków, robali, gąsienic. I one zjadały tylko te rośliny, tylko te manipulowane genetycznie, bo siła boska dokładnie wie, co tutaj się dzieje, i siła boska cały czas czuwa nad wszystkim. Przyjmij to więc wszystko jako wyzwanie dla ciebie, dla twojej duszy, by znaleźć rozwiązanie, by znaleźć nowe drogi i razem ze mną i innymi wspaniałymi ludźmi stworzyć nową Ziemię. Na nowych zasadach. To stary musi odejść, ale wszystko wymaga czasu, bo niektórzy ludzie potrzebują troszeczkę dłużej, by coś zobaczyć, troszeczkę dłużej, by coś zrozumieć, ale oni nie są przez to gorsi, oni są po prostu na innym poziomie. Dlatego nie oceniaj innych, nie mów, że jesteś cudowną, oświeconą osobą, a wszyscy inni to są y, głupcy, zmanipulowani. Tylko ciesz się tym, że ty widzisz więcej, że słyszysz więcej, że rozumiesz więcej i wypełnij Twoją misję tutaj na Ziemi. Pomóż tym innym. Ale nie na zasadzie negatywności i wojny, i walki, argumentacji, przekonywania na siłę. Bądź dla innych przykładem. Oni pójdą za Tobą, bo będą obserwować i widzieć, że to jest możliwe. Bądź dla innych przykładem. I w ten sposób zmieniasz siebie, ten świat i wszechświat. Czyli na rok 22. Przygotowujemy się razem. Zaczynamy od 21 grudnia poprzez ten magiczny czas 12 wyjątkowych nocy, przez które cię poprowadzę, poprzez oczywiście nasze ceremonie, poprzez wszystkie nasze spotkania. Popatrz z wiarą i z nadzieją na to wszystko. Najciemniej jest tuż przed świtem. Wkrótce runie, to cała ich budowla, ten kolos na glinianych nogach szybciej niż myślisz. Ale to jest zależne od każdego z nas. Nie dopuszczaj żadnego strachu, obaw i niepewności i opuść tą strefę komfortu. Jedna z naszych człon, członki tak to można powiedzieć w naszej wspólnocie. Dokładnie jutro pokona trzy godziny drogi pieszo do dentysty. Bo nie chce robić testu i nie pojedzie autobusem. Wielu, wielu z nas idzie, opuszcza tą strefę komfortu i wybiera tą drogę tą drogą. Może troszkę mniej komfortową, ale ruch to zdrowie. To jest jedno z praw Ziemi. Dopóki się ruszasz, to żyjesz. Ruch. To również ruch Twoich myśli. Bądź kreatywna, bądź kreatywny, nie idź na łatwiznę, szukaj nowych dróg i nowych rozwiązań. Nie bój się. Zacznij działać z pasją. Robić to, do czego rwie się Twoje serce. Bardzo szybko znajdziesz może nowy zawód, nową wolność, nową drogę, odkryjesz Twoje nowe talenty. Nie bój się. Jesteśmy razem, trzymamy się razem, i ja prowadzę cię i wspieram. I będę to robić, dopóki nie powstanie tutaj nowy świat, nowa Ziemia. Jeszcze sporo przed nami, ale jesteśmy w najciekawszym momencie, więc ten rok 22 przyjmij jako największe wyzwanie. I nie dopuszczaj strachu, bo strach ma wielkie oczy i strach daleko cię nie poprowadzi. Ty już wiesz, jak pokonać tygrysa strachu. On cię może kąsać w nogę, a ty z uśmiechem pójdziesz dalej. Działaj więc. Do zobaczenia, do usłyszenia. I jeżeli masz pytania, pytaj tutaj poniżej w komentarzach. Ja postaram się pomóc. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej na te pytania, jak najszybciej na te komentarze. I pamiętaj, czas dwunastu, magiczny czas 12 razem spędzimy. Od 21 grudnia i pamiętaj o świecach intencyjnych. Jeżeli czujesz strach, nie potrafisz sobie z tym strachem poradzić, to świeca intencyjna, ochrona, wsparcie, przemiana. Jeżeli nie wiesz, jakie masz jeszcze talenty, jakie masz zdolności, są świece, które aktywują mądrość wyższą, aktywują zdolności wyższe. Jeżeli masz trudną decyzję życiową, pamiętaj, cały czas są dostępne terminy u mnie, mimo tego, że dla mnie to jest Również ogromne wyzwanie, bo mam mnóstwo innych spraw do zrobienia, a muszę to jakoś zintegrować z innymi rzeczami? Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Trzymamy się razem, idziemy razem i pokonamy tą sieć mroku szybciej niż niektórzy myślą. Nie idź na łatwiznę. Potraktuj to jako wyzwanie, jako życiowy egzamin, by odkryć siebie. Odkryć te nowe możliwości. Do zobaczenia, do usłyszenia, moja Maria Bukardi.